Dzień dobry, tu Milena z bloga przepisykulinarne.pl. Dzisiaj zapraszam na kulki ziemniaczane z żółtym serem smażone na oleju. Ta prosta potrawa będzie świetnym dodatkiem do obiadu. Można je też podać jako samodzielne danie, na przykład z sosem czosnkowym lub salsą pomidorową. Polecam. Do przygotowania dania będziemy potrzebować około 750 g ugotowanych w osolonej wodzie i wystudzonych ziemniaków, 200 g startego sera żółtego, 2 cebule, jajko, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, sól, pieprz i ostrą paprykę oraz bułkę tartą. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Podsmażamy na rozgrzanym oleju. Ziemniaki wraz z podsmażoną cebulą mielimy w maszynce do mięsa. Do zmielonej masy dodajemy ser żółty, jajko, mąkę i przyprawy. Całość wyrabiamy ręką na jednolitą masę. Z masy formujemy kulki wielkości orzecha włoskiego i obtaczamy je w bułce tartej. Około pół szklanki oleju rozgrzewamy na niewielkiej patelni i obsmażamy na niej kulki, najpierw z jednej, a potem z drugiej strony. Odsączamy z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Link do pełnego przepisu na moim blogu znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.